Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj spróbuję czegoś dla mnie nowego, czyli będę próbował podzielić się z Wami moją opinią o sprzęcie w wersji filmu. Jeszcze do tej pory tego nie robiłem. Co więcej, utrudniłem sobie zadanie, próbując zrecenzować sprzęt, który nie jest bezpośrednio związany ze skórą. W filmie tym opowiem Wam o tym, dlaczego potrzebuję ortezy, czyli jak do tego doszło, że moje kolano się popsuło, dla kogo są ortezy, między innymi na moim przypadku, kiedy zacząć korzystać albo co robić, zanim sięgniecie po ortezę. No i na sam koniec przejdę do omówienia konkretnego modelu, którym dzisiaj jest Müller HG80. Nie mam pojęcia, czy poprawnie to wymawiam, ale lepiej już nie będzie. Jak zapewne doskonale zdajecie sobie sprawę, statystyka jest nieubłagana dla osób uprawiających sport. Zgodnie z tym, co zapowiedziałem, zanim zacznę o ortezie, krótka historia tego, dlaczego ja potrzebuję ortezy kolana. Chodzi o lewe kolano, ale to nie ma większego znaczenia, bo wszystkie ortezy, które sprawdzałem albo które były dostępne dla mnie, są standardowe i pasują na obydwa kolana. Zarówno na korcie, jak i poza kortem, uprawiając jakąkolwiek aktywność fizyczną, jestem do tego stosunkowo dobrze przygotowany. Moja kontuzja miała miejsce w czasie koszenia. Nie przygotowałem się do koszenia trawy. Kto się rozgrzewa przed koszeniem trawy? Nie ja. Przynajmniej nie do tej pory. Wracając do tego nieszczęsnego koszenia trawy. Założyłem kroksy, czyli takie plastikowe klapki. Trawa była dość mokra. Nie miałem o tym pojęcia, nie sprawdziłem jej. Wchodząc na kort, oczywiście sprawdziłbym, czy jest zakurzony, czy jest mokry, albo cokolwiek innego, co może mi przeszkodzić w którymś miejscu. A w sumie nawet nie przeszkodzić, tylko zaszkodzić, tak? Bo mogę na tym ujechać. W przypadku koszenia trawy, no po co? Cóż się może stać? Ano może się stać tyle, że na mokrej trawie te nieszczęsne plastikowe kroksy ujadą jak łyżwy na lodzie. Ujechała mi noga, skręciła się przy tym trochę. Tego bólu nie poczułem. A jakieś tam drobne ukłucie w kolanie. Żadnego dyskomfortu w czasie dalszego koszenia, generalnie w ciągu całego dnia. O problemie dowiedziałem się następnego dnia rano. Próbując zejść po schodach, okazało się, że kolano boli mnie jak diabli. Co gorsza, nie umiałem utrzymać na nim ciężaru całego ciała. Zrobiłem prosty test pistoletu. Na wideo możecie zobaczyć, co to jest pistolet. No i się okazało, że nie jestem w stanie wykonać tego ćwiczenia. Przedtem nie miałem z nim żadnych problemów. Bez problemu robię je na drugiej nodze. Natomiast lewe kolano absolutnie nie było w stanie utrzymać ciężaru mojego ciała. Zresztą zwykły przysiad był już problematyczny. No i zaczęła się diagnostyka, wszystko to z tym związane, później fizjoterapia itd., itd. W wielkim skrócie, już po roku zacząłem wracać na. Moja rekonwalescencja trwała około 3 miesięcy, a później przytrafił się COVID i wszystko zostało zamknięte. Więc ten mój powrót po roku na kort związany był z tym, że wszystko było pozamykane, a nie z tym, że tak długo wymagam rekonwalescencji. Ale fajnie jest kogoś podstraszyć. I w moim przypadku, muszę to zaznaczyć, od razu, na samym początku, zarówno ortopeda, jak i później fizjoterapeuta zalecali mi skorzystanie z ortezy, czyli wzmocnienia kolana, żeby mówili mi, że w ten sposób będzie ono dłużej się regenerować, jest takie ryzyko, natomiast jest większe prawdopodobieństwo, że ta regeneracja będzie pełniejsza, albo zważywszy na mój wiek, będzie w ogóle możliwa. Ale wiecie, stary, głupi jestem i uparty, więc wymyśliłem sobie, że zamiast ortezy rozpiszę sobie plan szkoleniowy, plan treningowy, w ramach którego będę pracował nad mięśniami nogi, szczególnie tam przyczepów przykolanowych, tak, żeby odzyskać pełną sprawność, wbrew naturze, jak się później okazało, ale bez spoilerów. Z pomocą mojego fizjoterapeuty i oczywiście internetu wybrałem ćwiczenia, które pomagają mi wzmocnić kolano, mięśnie. Pracowałem intensywnie, długo, także jak po tym roku wróciłem na kort, okazało się, że jest całkiem nieźle. Problem pojawił się po około 1,5-2 miesięcy po tym, jak wróciłem na kort. Ponieważ te powroty na kort były przerywane kolejnymi zamknięciami obiektów, niedostępnością ich, cała ta moja rekonwalescencja trwała dłużej niż rok czasu. To było około 1,5 roku, kiedy nie trenowałem bardzo intensywnie na kort. To wszystko, co robiłem poza kortem, wskazywało na to, że jest w miarę ok, natomiast cały czas nie byłem w stanie przetestować kolana, jak się sprawdzi na korcie. Oczywiście robiłem jakiś ghosting wszędzie, gdzie to się dało, poza kortem,
Natomiast to nie jest jednak takie typowe granie. To są bardzo kontrolowane warunki. Bardzo uważałem na to, co robiłem, jak stawiałem nogi. Więc trochę brakło tego hazardu związanego z właściwą grą. Kiedy wróciłem na kort, też wydawało się być... Wróciłem w sensie takim, że już dosyć regularnie zaczęliśmy grać, trenować. Przez około półtorej miesiąca wszystko było ok. Później, któregoś dnia rano, wstając, znowuż wrócił ten sam problem. Czyli nie byłem w stanie zejść po schodach. Na korcie dzień wcześniej nie byłem. Jak sprawdziłem swoje zapiski, a to już później, po tym jak to któryś raz wróciła mi ta kontuzja, próbowałem szukać regularności, tak? Więc sprawdzałem swoje zapiski, bo pierwsza myśl, jaka przyszła, to ok, dzień wcześniej, czy dwa dni wcześniej przeciążyłem się na korcie, na meczu i teraz są jakieś tego efekty. Ale niestety tak nie było. Nie było tej regularności. Co 2-3 miesiące mniej więcej kontuzja, wydawałoby się, zupełnie losowo wracała. Później miałem podejrzenie, że to jest związane z tym, że zaniedbuję trochę fizjo, rozciąganie, ale też okazało się po paru testach, że nie, tak nie jest. Kontuzja po prostu w zupełnie losowych dla mnie okolicznościach powraca. Próbowałem jeszcze to konsultować z lekarzem, rozmawiałem o tym regularnie z fizjoterapeutą i obydwaj byli dla mnie brutalnie szczerzy, powiedzieli, że po prostu wiek. Już jestem w takim wieku, że prawdopodobnie ta kontuzja nigdy się w pełni nie zregeneruje, więc muszę wspomagać to kolano. Koniec wygłupiania się z dodatkowymi treningami i przeciążaniem, więcej odpoczynków i ortezów. No i tak mniej więcej po roku czasu od tego, jak wróciłem na kort, dałem się przekonać do tej ortezy. Wszystkim, którym lekarz czy fizjoterapeuta mówią, korzystaj z ortezy, mówię, róbcie to. Nie bądźcie tak głupi jak ja. Uczcie się na moich błędach, róbcie to szybciej, zobaczycie, a raczej nie zobaczycie tego, jak źle może być, bo będzie wam się wydawało, że to normalny, płynny proces powrotu do sprawności. Natomiast faktycznie ortezy działają. Oczywiście, każdy purysta albo zainteresowany nauką powie mi, że to dowód anegdotyczny i niewiele wart, ale tych wszystkich odsyłam do badań i sprawdzenia, czy ortezy rzeczywiście pomagają i kiedy pomagają. Tak trochę płynnie przeszedłem do drugiego tematu, czyli mówienia o tym, dla kogo są ortezy. Na moim przypadku pokazałem wam, że z ortez warto korzystać wtedy, kiedy ktoś was do tego zachęca albo wręcz mówi, że są one niezbędne. Natomiast chciałbym też przestrzec przed stosowaniem ortezy jako panaceum na wszelkiego rodzaju bóle. Wiecie, z ortezami tak samo jak z fizjoterapią, z różnymi zabiegami regeneracyjnymi. One mogą być mocno zwodliwe. Problem z ortezami może być taki sam problem jak z zabiegami fizjo, czy z jakimikolwiek innymi zabiegami regeneracyjnymi, które stosujemy na zmniejszenie dolegliwości, bez diagnozy. W skrócie mechanizm ten polega na tym, że niwelujemy objawy i wydaje nam się, że problem ustąpi. Wtedy wracamy do normalnej aktywności, albo nawet do wytężonej aktywności i przeciążamy ten fragment, element, no, jakąś część naszego ciała, która być może się nie zregenerowała do końca. Postępując w ten sposób, narażamy się na ryzyko uszkodzenia własnego ciała, nabawienia się jakiejś nieodwracalnej kontuzji, zrobienia sobie poważnej krzywdy. Przedtem chciałbym wszystkich przestrzec. Zanim sięgniecie po ortezę jako panaceum na jakąś dolegliwość, bądźcie pewni, że wiecie, co to za dolegliwość, a taką wiedzę da wam lekarz, tak? W przypadku wszystkich kończyn będzie to ortopeda, gdzie USG, rezonans magnetyczny i inne tego typu badania powiedzą dokładnie, co nam dolega. Na tej podstawie dopiero możemy zacząć planować jakąkolwiek terapię, fizjoterapię, regenerację itd., itd. W tym też dobrze, gdyby nam pomagał ktoś z tym wyspecjalizowany, dlatego zalecam na tym etapie fizjoterapeutę. I razem z lekarzem, fizjoterapeutą, to zależy jak ten cały proces przebiega, jak mocno jest skomplikowany. Na koniec wypracowujemy jakieś ćwiczenia, dodatkowe zabiegi, które możemy prowadzić sami już po zakończeniu właściwej fizjoterapii, regeneracji, po to, żeby ten organizm wzmacniać i żeby problem nie wrócił. Natomiast jest to złożony proces, wymaga specjalistycznej wiedzy. Odradzam Google jako lekarza. Odradzam korzystanie z takich powierzchownych środków zaradczych, właśnie na przykład ortez,
bez dokładnego zgłębienia tego, co nam dolega, jak to wyleczyć. Bo tak jak w moim przypadku, orteza jest wskazana, natomiast wiem, z czego to wynika, wiem, w czym ona mi pomaga, wiem, w czym przeszkadza i wiem, kiedy mogę ryzykować próby zaprzestania korzystania z niej, tak? Bo to, że po roku czasu ćwiczeń wymaga, moje kolano wymaga wspomagania z ortezą, nie znaczy, że za kolejny rok pracy z ortezą coś się nie poprawi i nie dojdę do takiego momentu, że będę mógł zrezygnować. Ale to też nie znaczy, że taki moment nastąpi. Tego na dzień dzisiejszy nie wiem. Po tych długich opowieściach, przy długim wstępie, czas przejść do właściwego testu ortezy. Przejdę do ortezy Miller HG80. Nie mógł mówić Meller chyba po polsku, nie? Wracając do tematu, którego jeszcze nie zacząłem. Czyli dlaczego orteza Miller HG80? Bo to była najbardziej wypasiona orteza, jaką znalazłem w internecie. Naprawdę, miała więcej rzeczy, niż wydawało mi się, że potrzebuje, bo zupełnie nie miałem pojęcia, czego szukać. Wiedziałem tylko tyle, że z ortez tej marki korzystali stała moja rodzina już wcześniej. Mieliśmy parę przypadków konieczności korzystania z ortez, nadgarstek, kostka. I w każdym przypadku lekarz polecał właśnie markę Miller ze względu na jakość i dopasowanie. A przyznam, że za leniwy byłem, żeby szukać innych marek i sprawdzać, czym się różnią od tej konkretnej. Wszedłem na sklep Squash Time, zobaczyłem, jakie mają ortezy na kolano. Zobaczyłem, że różnice w cenie pomiędzy nimi nie są jakieś drastyczne. No i wybrałem taką, która miała wszystko. Miała wszystko, to znaczy miała dopasowanie, miała dopasowanie. No, sama w sobie nie miała dopasowania, tak? Miała elementy, które pozwalały mi dopasować dobrze do nogi. Nie wiedziałem, jak to jest ważne, to się okazało później. Miała zawiasy, trójstopniowe zawiasy, o których jeszcze za chwilę, bo to naprawdę był fajny pomysł. Tak naprawdę szukałem ortezy, która by mnie zabezpieczała przed skrętami kolana w trakcie gry. Niekontrolowanymi takimi skrętami, przeciążeniami kolana. Dlatego ważne dla mnie było, żeby miała te zawiasy. Wszystkie dodatkowe elementy wydawały mi się bajerem. Poza tym wygląda ona całkiem fajnie. Chciałem się wam ją pokazać. Stwierdziłem, że... Było dobrze widoczne. Stwierdziłem, że jak mam wyglądać jako Robocop, to po całości, tak? Dużo lepiej chyba to będzie widoczne na zdjęciu. Spróbuję tutaj wrzucić jakieś takie poprawne zdjęcie tej ortezy, żeby dobrze ona wyglądała. Gdy dostałem tę ortezę, założyłem ją na kolano w domu. Okazało się, że to był bardzo świetny wybór. W sensie takim, że pasowała dobrze, no ale nie spodziewałem się, że orteza będzie niewygodna albo przeszkadzająca. No kurczę, jest to sprzęt, który od lat jest rozwijany, dopasowywany do sportowców, więc nawet nie myślałem o tym, że może być coś nie tak. Ta orteza, będzie też na filmie. Ta orteza ma takie paski mocujące na kilku rzepach, które pozwalają ją dobrze dopasować. Ma też, widać, z tyłu, to jest tył, to jest rzep, który na łydkę się zakłada, a od przodu ma dwa paski na dwóch rzepach, jeden rzep z tej strony. Ciężko nauczyć się pracować z kamerą. O, rozpinałem ją teraz. Ona tutaj ma dwa rzepy. Miejsce na rzepy i rzepy na tych paskach, które przypinamy do uda. Pokażę to na filmie, nagram osobny film. Jedno zapięcie. Drugie zapięcie. I to samo robimy z tej strony. Jedno zapięcie, drugie zapięcie. Z tyłu one są połączone. To wszystko powoduje, że ona bardzo dobrze przylega do uda i nie pozwala się to, cały ten mechanizm zapięcia, nie pozwala się ortezie po udzie ślizgać. Jak wszedłem, tak jak powiedziałem przed chwilą, albo zacząłem mówić przed chwilą, tak jak pierwszy raz wszedłem na kort z ortezą, założyłem ją w szatni byle jak, znaczy, no może nie do końca byle jak, tak? Założyłem tak mniej więcej, żeby była na wysokości kolana, jakoś tam te rzepy zapiąłem, bardziej patrzyłem na to, jak to wygląda, niż jak się z tym czuję. Przebiegłem się w trakcie rozgrzewki kilka razy po korcie i poczułem, że mam ją trochę źle założoną. To jest też fajne w tej ortezie, że ona musi być wygodna. Jeżeli jest niewygodna na kolanie, niewygodna na nodze, tak, gdzieś nas obciera, to wiemy, że jest coś źle założone i trzeba ją poprawić.
Ja miałem dokładnie taką sytuację, że pod kolanem w jednym miejscu obcierał mnie chyba ten pasek gdzieś. To mnie gdzieś obcierało. Poprawiłem to w sposób taki, żeby właściwie umieścić te ortezę tak, żeby mnie już nic nie obcierało. No bo wiadomo było, że jak ktoś mnie już na rozgrzewce obciera, to po godzinie treningu będę miał tam niezłe obtarcie i problem. O ile w ogóle bym wytrzymał przez godzinę z treningu takim nie, źle dopasowa- z taką źle dopasowaną ortezą. No i jak wszystko poprawiłem, godzina treningu zleciała bez problemu. Naprawdę nic nie czułem. Prawdziwy test ortezy był na turnieju ostatnim. Prawie 6 godzin chodziłem w niej cały czas. Dobrze dopasowana rano, przed pierwszą rozgrzewką. Znaczy dobrze dopasowana, to żebyście dobrze zrozumieli. Dopasowanie tego to nie jest jakiś rocket science. To się po prostu zakłada na nogi, dociska rzepy. Ja docisnąłem trochę mocniej nawet chyba niż powinienem, bo poczułem, że trochę słabsze jest skrążenie. Za to później jest fajny efekt, jak się tego ściąga, jak czuć, jak dotlenia się kolano, poprawia się krążenie i jest takie przyjemne ciepło i uczucie jakby regeneracji. No, wiem, że to jest podświadomość, że wmówiłem sobie, że coś tam się fajnego dzieje, no, ale przyjemne jest, więc można z tego korzystać. Adrem, znowu już pobiegłem w dygresję. 6 godzin na turnieju i żadnych problemów. Świetnie odprowadza pot, żadnych problemów. Żadnych obtarć przez cały ten czas chyba jej nawet nie poprawiałem. No przynajmniej nie pamiętam, żebym świadomie ją gdzieś poprawiał. A mogłem wykorzystać tę ortezę, zresztą mówiłem o tym na jednym z filmów z tego turnieju, że były takie momenty, kiedy potrzebowałem czasu. Powinienem zrobić przerwę w meczu i wykorzystać tą przerwę na to, żeby złapać oddech, żeby się uspokoić. Tego nie robiłem. A poprawienie ortezy to by była świetna okazja, świetna wymówka do tego, żeby chwilę czasu dla siebie więcej wykorzystać, uzyskać. Tak? Z jednej strony można oczywiście zawiązywać buty, z drugiej strony można co jakiś czas też poprawiać tę ortezę. Ta orteza ma te zawiasy schowane w takich pokrowcach. Są dwa, to jest trójstopniowy zawias, który pracuje razem z naszym kolanem z jednej i z drugiej strony. I on właśnie powoduje ten zawias, to jest przedłużenie jego, to jest blaszka też wszyta w to, że nam kolano się nie skręca. Nie można tego skręcić w ten sposób. To jest metalowe blaszki, które blokują i to jest właśnie ta stabilizacja, której przede wszystkim potrzebowałem. Jak się okazuje, też całkiem nieźle kolano pracuje przy tym przy przysiadach. Nie ma problemów, jest na pewno w tym moc. Nie to, że dodaje nam mocy, bo tutaj nie ma żadnych, niestety, nie ma żadnych sprężeń, nie ma żadnego wspomagania serwomechanizmami, które by nam dodawały energii skoczności. Wówczas takie ortezy pewnie by były zabronione jako element dopingu. Także jeżeli szukacie ortezy Miller HG80, jak najbardziej polecam. Wygląda bardzo fajnie, sprawuje się chyba jeszcze lepiej niż wygląda. Ja kupiłem, tak jak powiedziałem, w sklepie Squash Time. Link do tego produktu znajdziecie pod filmem. Ach, jeszcze jedna ważna rzecz, bo jak powiedziałem, to się poci. To jest przewiewny materiał. Gdzieś tu jest Kevlar, ale w sumie nie pamiętam gdzie. Jeszcze tutaj pod kolanem jest takie żelowe wzmocnienie. To chyba dla tych, którzy mają problemy z rzepką kolana. Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Nie wiem, czy ten cały materiał to nie jest właśnie kewlarowy materiał. Natomiast tę ortezę można prać w pralce. Do tego jest dołączony woreczek, którego nie mam, bo chyba został w praniu. W pralni pewnie gdzieś jest. Woreczek, który ma chronić inne ubrania przed rzepami. Chodzi o to, że ta część rzepa z haczykami potrafi zaczepić się o inne ubrania i w trakcie prania powoduje to uszkodzenia tych ubrań, zniszczenie. Żeby tego uniknąć, dostajemy specjalny woreczek, do którego wkładamy sobie taki siateczkowy woreczek, do którego wkładamy całą tą ortezę i nawet jak nam się te rzepy porozpinają, nie uszkodzą one innych ubrań, bo są zabezpieczone. Dziękuję Wam bardzo, że zechcieliście oglądać ten film do tego momentu. Jeżeli macie jakiekolwiek przemyślenia, uwagi na jego temat, bardzo proszę, zostawcie je w komentarzach. Bardzo chętnie skorzystam z wszystkich Waszych pomysłów, uwag, również tych krytycznych.
a może zwłaszcza tych krytycznych, na temat tego, co zmienić. Jeżeli chcielibyście zaproponować tematykę kolejnych filmów, to tym bardziej proszę piszcie. I tak oto dotarliśmy do końca moich przydługich dygresji i zawartych w nim recenzji ortezy kolana Miller HG80. Dziękuję Wam bardzo za wspólnie spędzony czas. Zachęcam do czytania bloga pansquash.pl. Trzymajcie się i powodzenia na kortach squasha. Potrzebuję ortezy kolana, lewego kolana. Nie ma to znaczenia, czy to lewa, czy prawa noga. One są standardowe. Statystyka jest wredna dla wszystkich żyjących. Przytrafi. Nie będziemy tego trafić. Będziemy w to trafić. A chociaż lekarz twierdzi, że powinienem się już rozgrzewać, zanim wyciągnę zakupy z bagażnika samochodu, bo to też grozi kontuzją. Opowiedziałem Wam o tym wszystkim. Przecież jeszcze o tym nie powiedziałem. Problemów. Świetnie odprowadza kord, żadnych jego... Kurczę, powiedziałem o tym filmie. Jak będziecie później ze mną grać, to będziecie dobrze wiedzieli, że ściemniam. Będziecie kapować sędzią. Nie róbcie tego, proszę. Potrzebuję tego odpoczynku. W ortezie Miller. Nie wiem, jak to się... Natomiast protezę można... Protezę... Wy dotrwaliście, ja dogadałem. A w sumie lubię was katować.